W niedzielę o godzinie 17 w Igry podejmą Arkę Gdynia. W Suwałkach no, dawno nie oglądaliśmy zwycięstwa gospodarzy. No tak, no, nie wiem, od 7 czy 8 kolejek nie wygraliśmy. Kurwa. Będziemy się starali jak za wszelką cenę wygrać tutaj. Bo każda strata punktów u siebie to ciężko nam będzie później. Nie? No, z wyjazdów też to lepiej to wygląda. No, będziemy się starali, no, żeby to wygrać, no przynajmniej 1-0. Nieważne, kto strzeli, ale żeby zwycięsko byśmy wyszli. Kamil Adamek najskuteczniejszy w Igrach, 5 goli, ale no żadnego w tym sezonie właśnie na własnym boisku. No nie wiem, właśnie to tak wszystko właśnie strzelam na wyjazdach. No nie wiem, czemu się tak nie umie przełamać. Nie wiem, może koncentracja. No ja myślę, że to akurat będzie tutaj w niedzielę. No akurat to jest mój taki rywal, co bardzo lubiłem z nimi grać. 5 czy 6 spotkań z nimi grałem, wszystkie wygrałem, to myślę, że wygramy w niedzielę, nie? I w Igry właśnie, ostatnie 3 mecze, wszystkie w pierwszej lidze i wszystkie wygrane. Taki rywal wygodny? No akurat nam leży ten rywal, nie? Nie wiem czemu, ale niech leży dalej, nie? Arka, drugie miejsce w tabeli, no, jeden z głównych faworytów do awansu. Bardzo silna drużyna. No tak, mają bardzo dobrych zawodników z przeszłością ekstraklasową. No ale z nazwiska nie grają i my mamy też dobry zespół i wiem, na co nas stać. Jak ten zespół byś porównał do tego z jesieni? No przyszło 4-5 nowych zawodników, którzy od razu znaleźli miejsce w wyjściowym składzie. Oj, no nie wiem, no bardzo dobrzy zawodnicy, no ale to trener ustawia, więc no już od trenera zależy to, jak to da. Pierwszy mecz u siebie z Zagłębiem, Sosnowiec 0-2, potem remis na wyjeździe w Bytowie. Jak teraz będzie? No to 3 razy sztuka, czyli zwycięstwo. No. Rozmawialiśmy z Kamilem Adamkiem, najskuteczniejszym zawodnikiem w Igier w tym sezonie, 5 bramek, no ale żadnej nie strzelił w Suwałkach. Dobre pytanie. Nie? No, ja myślę, że pora i czas, żeby to zrobił. Zrobił w niedzielę, nie? Zresztą jak i cała drużyna, nie? Musimy wyjść, jak już tyle razy rozmawiamy, że musimy, ale wyjść z pasją, nie myśleć o ostatnich meczów u siebie i wyjść po prostu walczyć, nie? I moim zdaniem to będzie recepta na niedzielę. Tą walkę już widzieliśmy, agresję, zaangażowanie w ostatnim meczu w Bytowie. Pierwszy kwadrans w wykonaniu Wigier, no ręce składały się do oklasków. No tak, no bo jak powiedziesz, nie dało się na tym boisku grać pięknie. I tak się nastawiliśmy, chwała chłopakom, już im to powtarzałem, że jak coś nie wychodzi, to musimy być drużyną i walczyć jeden za drugiego. W tym meczu jakby pokazali, no i mam nadzieję, że w niedzielę to przeniesiemy u siebie. Z jednej strony wygodny rywal, bo wszystkie mecze z nim wygraliśmy, a no z drugiej jednak o jego klasie świadczy to, że jest wiceliderem tabeli. No wiadomo, wiceliderem, jak mówię, no oni teraz wiceliderem, a że my wygraliśmy 3 mecze z nimi, to już historia. To są, no, oglądali mecze, bardzo dobra drużyna. Ma dobrych zawodników, szczególnie w linii ataku, także będzie bardzo ciężko, ale jak mówię, wierzę chłopaków i dużo rozmawiamy na ten temat, wiesz, pasja, co widzisz u nich pasja i chęć takiego wygranego meczu, nie?